Miejsce trzecie, minerały. Prosta gra z dużą głębią. Było pięknie wydana. Nic dodać, nic ująć. Miejsce drugie, Terraformacja Marsa, Ekspedycja Ares, mniejsza wersja dużej terraformacji, no super gra, polecam. Z racji miejsca, w którym jestem, nie mogło być nic innego jak na pierwszym miejscu The Thing, czyli zdrady. Motman, patrz! A więc trzecią grą w tym roku jest Findorf, czyli gra Friedmana Friese z tegorocznych targów Essen. Gra, w której będziemy sobie odbudowywać jego rodzinne miasto. Gra, którą mamy silnicza, gdzie będziemy sobie po kolei jechać akcje, będziemy je rozwijać, będziemy starać się jak najlepiej punktować karty, bo karty są dosyć ważne, praktycznie głównym elementem tej gry. Bardzo bym chciał, żeby każda gra, tak jak Friedmana Friese, nie była ogrywana u nas, gra, którą kupujemy dzisiaj i dzisiaj w nią praktycznie gramy. Bardzo przyjemna, praktycznie te gry również Lidce się podobają, dlatego stąd też są ogrywane. Tryb solo także jest fajny, przyjemny. Kolejna gra to Squaring Circleville. Gra o mieście w Ohio, które było zbudowane na zasadzie takiego kółka od ratusza. Ludziom się to nie spodobało, później było przebudowane. Gra Spielwerksa, czyli dosyć specyficzna. Gra, w której mamy tryb solo, jest sprytnie zrobiony, bo mamy każdy kolor gracza ma inny tryb solo. Po drugiej stronie planszetki mamy tam pokazane, jak się tym automom, takim botem gra. Czyli możemy praktycznie grać z trzema botami, tak jakbyśmy grali na cztery graczy. Bardzo przyjemna gra. Oczywiście jest rondel, w którym będziemy się poruszać, brać odpowiednie kostki. Mamy tam oczywiście akcje, co łamią te zasady. Wszystko po to, żeby później zacząć punktować. Dokładać te kosteczki, rozbudowywać, odbudowywać to miasteczko. Dosyć przyjemna gra. Numer jeden w tym roku jest to gra Carnegie'a, czyli gra, którą Wam pokazywałem gdzieś tam na początku, jak jeszcze była w kampanii kickstarterowej. Jak widzicie, gra we folii, ale to nie dlatego, że w nią nie grałem. Po prostu grałem wersję sklepową, która przyszła bodajże 2 czy 3 miesiące wcześniej niż ta KS-owa. Gra, w której będziemy sobie wysyłać ludków do biura, ustawiać ich do pracy. Później oni będą wędrowali na planszę po to, żeby później znowu z niej wracać. I tak praktycznie w kółko, by można powiedzieć w skrócie. Ale oczywiście są tam zależności, bo jak wracają, otrzymujemy bonusy, później musimy znowu ich wysyłać do tych biur, znowu zatrudniać. Do tego mamy dotacje, żeby zacząć punktować. Za co punktować? Troszkę wyścigu, troszkę kombinowania. Najfajniejszy motyw w tej grze jest wspólne wykonywanie akcji, czyli mamy taki jakby to pad akcji, gdzie mamy cztery kolumny i będziemy wykonywać akcje. Akcje są proste, do tego każda akcja, jeśli to nie jest dotacja, będzie nam oddziaływała na pewien segment Ameryki, są podzielone. Wtedy ci ludki będą aktywowani i z powrotem wracani. Do tego malowana przez Iana O'Toole. Autor gry jest ten sam co Czarnego Aniołka. Polecam Wam sprawdzić na BGA. Jest tryb solo, który bardzo fajnie działa. Ta gra się dosyć fajnie skaluje, choć w pełnym składzie jest najlepsza. Do tego, jeśli jakiś gracz się wyłamie, żeby nie szło do gęsiego, bo jeśli nie chce nam się grać, możemy w tą grę grać gęsiego i gra będzie bardzo słaba.